Jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale, a kobieta tylko dwa. Znacząca różnica. Radzę z tym uważać. Także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no.